Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Team Roślina. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a dzisiejszy film, tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku z Pokémon Fire Rush, będzie to skierowany film głównie do Filipa, ale ogólnie Wy wszyscy najlepiej, żebyście go obejrzeli, żebyście przypadkiem nie było tak, że będzie, załóżmy, Ferie Kwiecień i będzie A gdzie jest Ziana Przygoda 2. Już Wam mówię, że może i tak naprawdę nie być, i pomimo, że na Team Articuno i ogólnie ona istnieje, są sundraki, są grafiki i tak dalej, ale rzeczywiste odcinki mogą nigdy nie powstać, lub będziecie znać tylko ich fabułę, a nie ich, że tak powiem, jakby to jakby te takie prawdziwe odcinki sfilmowane, czyli przedstawienie tego, co jest na notatkach tych elektronicznych na żywo z wszystkim tym. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, seria może się nie przyjąć, chociaż widząc dzisiaj po tym, jak ciepło przyjęliście i nadal przyjmujecie zwiastun, być może seria powstanie, jednak teraz decyzja nie leży w moich rękach, bo Zielona Przygoda, w sensie ta starsza, ta pierwsza, ten początek, miała być nie moją serią, tylko naszą wspólną. Kiedy to, tak, my, Ziemniak, Filip, Dawid, my to jakby nagrywaliśmy, tworzyliśmy, a Wy napędzaliście tą serię i nas motywaliście, bo my potrzebujemy motywacji. To nie jest łatwe, coś jakby, wiecie, jakbyście mieli zagrać w serialu, załóżmy, szkole, której już nie ma, no to jest stres, nie? I w tej serii, pomimo, że trzeba zagrać, to piękne jest to, że nie mamy narzuconego konkretnego tekstu. Może raz się zdarzyło, bo było to akurat potrzebne, ale tylko jakiś temat rozmowy, który każdy sam już wymyślał i ten sponta, i pomimo, że został narzucony temat, no bo inaczej by to nie wyszło, to jednak reszta już była spontaniczna. Sama seria powstawała w zamyśle już od chyba 3-4 miesięcy i chciałam, żeby to był nasz wspólny wyczyn, nasz taki wspólny, jakbyśmy mieli wspólnie zasadzić drzewo i potem Zielona Przygoda miałaby być tego owocem. Przez pierwsze może 3-4 odcinki tak było. Było dużo postaci i fajnie to w ogóle wyszło. Jednak zaczęło się psuć i to było widać, no bo wyświetlenia ciągle spadały. Jeden odcinek, już usunięty, miał chyba z 6-7 wyświetleń, a pierwsze miały, bo jakoś pierwszy miał chyba 70, 90 chyba nawet, kolejne 3 miały chyba jakoś po 50, więc to były fajne liczby. W podobnych liczbach kształtuje się zwiastun, ale wiecie, zwiastun, a oryginalna, już ta prawidłowa seria, to wiecie, dwa inne światy. Dlatego nie chcę narzucać coś w stylu na przykład, dobra, sezon pierwszy wymyślony, już nas na jutro kręcimy. Nie. Ja, dlatego Zielona Przygoda mogłaby w zasadzie zacząć się już w te ferie, co wielokrotnie pisałem na Team Articuno. Jednak czekamy na decyzję Filipa. Próbowałam się z nim skontaktować przez SMS, Messenger, Teams. Przez YouTube chyba nie. Dałam jednak znać widzom, żeby to widzowie może już dali sygnał na YouTubie, bo z widzami powinno się zgadzać, prawda? Szkoda tracić widzów, fajnych widzów, którzy nas oglądają i napędzają kanały, nasze trzy. Więc no, Kacper ma łankawie w zasadzie już 108, Filip ma chyba 32 albo 35. Ja na ten moment 250 chyba 5, ale nie liczy się to. W tej serii liczyło się to, że była to nasza wspólna, fajna zabawa. I tak było. Sezon drugi był taki fajny nawet. Choć nagrywanie na przeróbce, przyznaję, mógłby być błąd, ale chciałam zmienić teren, choć na parę odcinków. Sezon trzeci, no to już nie wyszedł, bo to się wszystko po prostu zaczęło już posypywać.
Dlatego Zielona Przygoda 2 może... Nie, bo nie chcę, żeby to była seria na siłę, że niby jest tak, jak wygląda to tak, jak powinno wyglądać, ale po odcinku wszyscy stwierdzają, że to jest wszystko na siłę. Ja tak nie chcę, dlatego chciałbym, żebyśmy znowu stworzyli taką zgraną ekipę, nie tylko w tej kwestii, jednak we wszystkich kwestiach. Tak jak pisałam, jest taka dysproporcja teraz, w sumie to od 2 chyba miesięcy, gdyż spotykaliśmy się praktycznie codziennie w poprzednim roku, blisko wakacji, w wakacje, w zimę i no i to się nagle skończyło. To jest trochę, ja wiem, każdy mamy swoje sprawy, obowiązki, szkoła i tak dalej, ale no na przykład ostatni raz spotkałem się z, znaczy tak, nie chodzi o takie spotkanie w sensie, że na przykład ja przychodzę i nieoczekiwanie Filip, ale chodzi o takie spotkanie umówione. To takie było w zasadzie to chyba 1 czy 31 grudnia chyba, albo 1 stycznia, więc ale to 1 stycznia to chyba i tak było spontaniczne, więc no tak wiecie, to nie jest takie fajne uczucie, bo też ja się próbuję kontaktować w sprawie tej Zielonej Przygody, bo wiecie, ja chcę wiedzieć, czy jakby nadal ją tam sezon drugi, trzeci wymyślać, czy po prostu powiedzieć, czy mam powiedzieć, że no niestety, sorry, nie będzie. I ja chcę wiedzieć, co ja mam robić, bo jakby na razie to trochę tworzę, ale trochę zastopowałem, gdyż ja nie wiem, czy nie marnuję teraz swojego czasu, dlatego proszę, żeby podjąć decyzję, ale nie tak szybko, dobra, tylko to tak przemyśleć i może wspólnie jeszcze uda nam się stworzyć coś wspaniałego, bo Zielona Przygoda to ma być coś wspólnego. Może wlatuje na mój kanał, ale to ma być nasz wspólny owoc, nasza wspólna praca, nasze wspólne no. I chcę, żeby to nie było tak, że załóżmy Filip daje 98% z siebie, jeśli chodzi w tą wkład w tą serię, na przykład 2%, żeby nie było dysproporcji. Znaczy wiadomo, że w każdym fabule są postacie jakby troszeczkę ważniejsze, troszeczkę mniej ważniejsze, ale każda ma kluczowy wpływ na dalszą fabułę. Nie wiem, czy w Zielonej Przygodzie można było coś takiego zaobserwować, ale jeśli znowu stworzymy zgraną paczkę w kwestii Zielonej Przygody 2 i nie tylko, to postaram się zmodyfikować tą fabułę tak, by każda postać miała bardzo duży wpływ na fabułę, na kolejnej części. Ten odcinek wyjdzie trochę długi. Kolejnym aspektem jest to, że Zielona Przygoda 2, Zielona Przygoda w sensie 1 jakby, to źle brzmi, zabierało, pomimo że wiem, że ten montaż to był poziom normalnie master, żartuję oczywiście, nie był jakiś najgorszy, ale mógł być, wiem, lepszy, choć na tamte czasy to było duże, to było pod coś potężnego. Generalnie czas, ile, pomimo że to się wydaje, że tak niewiele ten montaż tam dodał, to jednak to zżera naprawdę dużą ilość czasu. Teksty, puszka, które były dodawane w domu około 20, jak wracam z podwórka, jeszcze zanim lekcje, zanim się pouczyć, to już jest tak naprawdę 21-22. I jeszcze Zielona Przygoda na dobicie. Dlatego faktycznie czasem montowałem na siłę, ale goniliśmy trochę z terminem. To znaczy nagrywaliśmy sobie na chillaucie, jednak ja musiałam montować trochę w stresie. Nie, ale wiecie co? W tym roku wcale nie będzie lepiej, dlatego że harmonogram czasowy przestrzeni czasowej z sezonów jest dość taki specyficzny, bo sezon pierwszy, mam nadzieję, będzie w ferie. Sezon drugi marzec, trzeci w kwietniu, w maju nic. Bo wiecie, maj, 8 klasa, egzaminy, więc będę w wystarczającym bardzo stresie w maju. Dlatego odpuszczę sobie Zieloną Przygodę. No i potem sezon czwarty, podróże. Chociaż nie wiem, czy go nie skrócić troszkę. Miałby mieć 30 odcinków,
podzielonych na dwie części, z czego druga część działałaby się głównie na Jaworkach. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy nie będę musiał odwołać tej obecnej kształtującej się fabuły, bo nie wiem, czy na Jaworki pojadę, a jeśli tak, to czy zdołałbym się wyrobić choćby z 5 odcinkami. To mogłoby... Znaczy, wiecie, to by było tak, ja sobie to wszystkie nagrane odcinki, tam wiecie, na chmurę przesyłam, na Google Drive'a, choćby na Google Dysk. No i usuwam z telefonu, bo pamięć i tak dalej. I dopiero jak wracam, to jakoś sobie te odcinki ogarnąć po malutku. Tak jak kiedyś cisnąłem po kilka odcinków na dzień nagrywanych. Znaczy teraz pewnie byłoby podobnie, choćby po 2-3, ale montaż byłby w odstępie czasu, żeby był jeden na dzień odcinek wyemitowany. Już powiem po kreskówkowemu. No i generalnie tak podsumowując. Czas, zainteresowanie, stworzenie paczki, te rzeczy są wymagane w tej serii. Nie mówiąc o już, pomijając aspekt potrzeby fabuły, bo to akurat jest logiczne. Dlatego mam nadzieję, że wszyscy moi znajomi obejrzą ten film. Ja tutaj teraz nie skłaniam, że nagle, nie wiem, zrezygnować ze wszystkiego, bo ja tak chcę. Nie, teraz nie o to mi chodzi. W ogóle mi o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby zrównoważyć dysproporcje, to znaczy, żeby, że tak powiem, no po prostu coś tutaj zmienić, bo jedni czują się, wiecie, wspaniale, ale drudzy czują się zaniedbani i ja uczucie zaniedbania odczuwam od tak naprawdę początku grudnia aż do kolejnych dni i to takie odrzucenie społeczne, podwórkowe w zasadzie, rośnie, dlatego powiedziałem trochę o odejściu z podwórka na tym artikuł, no. Nie bez powodu, bo są ku temu powody, uwierzcie mi. Sam z własnej woli nie skazałbym się na odejście stamtąd, ale w tym momencie myślę, że jakbym teraz odszedł, tak od dnia do dzisiejszego, to nikt by tych zmian nie poczuł, nikt by za mną nie tęsknił. Smutna prawda, nie powiem, boli mnie to, ale wiecie, no, nie chcę się wskazywać, ja nie, po prostu, no, każdy coś czuje, każdy ma uczucia, emocje, psychikę. Moja, to wiecie, to jest na rekordowo niskim poziomie, znaczy nie tak, że ja tu mam jakieś psychiczne akcje, ale to taka trochę przenośnia, że teraz, jeśli chodzi o moje takie odczucia, smutek, radość, to smutek, ból, cierpienie mocno przeważyło w ostatnich czasach i ciężej mi się nagrywa. Może to być też na przykład w fajraszach po tonie mojego głosu, który jest wręcz załamujący. I to wcale... szkoła też coś dołożyła od siebie w tej kwestii. Może z 10%, ale gdzie te 90%? To jest... No, to jest właśnie podwórko, ta dysproporcja. Dlatego, no, smutno mi i zielona przygoda na pewno nie powstanie w takich warunkach i ja to mówię z góry i ja nie straszę. Ja tylko informuję, że jeśli widzowie chcą, moi znajomi chcą, no to sorry. Ale trzeba najpierw usunąć poważne czynniki, bo naprawdę nie chcę już tego dłużej przeżywać. Na pewno też w końcu i im, znaczy w sensie moim znajomym, przyjdzie coś takiego, że ciągle spotykają się z jedną osobą od kilku miesięcy, od parunastu tygodni i w końcu sobie może przypomną o tych starszych, znaczy nie mówię o wieku, ale mówię o spotkaniach i może jakoś to ten zadziała. Ja nie wiem, szczerze wątpię w to rozwiązanie. Nie, żebym nie wierzył w swoich znajomych, ale mam wrażenie, że więzi, które były zbudowane i było to widać i były bardzo dobrze zbudowane, bardzo, tak wiecie, tak, to były silne więzi, to one tak naprawdę się pokruszyły, połamały, przynajmniej ja coś takiego odczuwam. Wyobraźcie sobie taki sznur, a nie, most. Załóżmy, no, jakiś most, przejście
i ono się nagle rozkrusza, połamie jak szkło, czy coś porcelanowego, no coś szklanego jak zrzucicie na ziemię, no to się potłucze. Chyba że na łóżko, no to raczej nie. Może się porysuje, ewentualnie popęka. Dziękuję, to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że osoby, do których materiał jest skierowany, może skłonię do refleksji tym, co dziś powiedziałam. Ja nie nakazuję, ja informuję, że Zielona Przygoda, seria, która, no, fajna seria, przyznam to, nagrywało się to śmiesznie trochę, ale była przełomowa, no, nie wyszło to. To nie wyszło. W pewnym czasie wszystko się popsuło. Teraz się niestety psuje jeszcze bardziej. I odczuwam coś takiego, że jeśli tak dalej pójdzie, to tak naprawdę ja zniknę z podwórka i nikt nie będzie o mnie już pamiętał, że w ogóle ja istnieję. No, dlatego tylko to jest wszystko z mojej strony, co chciałam powiedzieć. No, jeśli Filip, moi znajomi to oglądają, to bardzo wam dziękuję za obejrzenie do końca. I proszę, przemyślcie to, co powiedziałam w dzisiejszym odcinku. I pamiętajcie, ja was nie zmuszam, nie kieruję wam drogi, tylko informuję. Dziękuję za